Rozmawiamy tuż przed koncertem w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, Rezerwat. Andrzej Adamiak, dzień dobry. Dzień dobry. 35... Mówię do tej kamery, która się świeci. Tak, no do tej, tak. Dlatego gadam do niej. Andrzej, 35 lat, tak? No, tyle mam. No, a nie wyglądasz. Nie wyglądam, że mam 35 lat. No, 35 lat temu zaczynaliśmy i to był rok 83, to był taki cały nasz. A zagraliśmy wtedy 175 koncertów w ciągu jednego roku. Czasami po 2-3 dziennie. Czy te czasy siermiężnego PRL-u, a teraz porównałbyś? Teraz tak, jest lepiej? Tak. To wtedy były czasy siermiężnego PRL-u, a teraz mamy czasy siermiężnego popa. Generalnie to jest tak, że nie można tego porównywać. Wiesz co, jak oglądam jakieś telewizje i słyszę, jak się mądrale z wiejskiej mądrują. Niektórzy ci starsi to wiedzą, o czym mówią, ale mnóstwo gówniarzy wygaduje jakieś głupoty o stanie wojennym. Nie wiedzą w ogóle, co gadają. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Wyglądało bardzo źle. Żyliśmy w kraju, w którym ktoś próbował nam zrobić beznadzieję. No ale się udało jakoś z tego wyjść, to dobrze. Wiem, że sporo dały teksty rockowe. Muzyka swoją rzecz zrobiła. I teksty kapel rockowych, które się w ogóle nie przejmowały. Bo byliśmy młodzi, byliśmy głupi, tak? Nikt z nas nie kalkulował. To nie był jakiś bojkot aktorów, którzy wcześniej chodzili z goździkami na 1 maja. Tak. Za komunistami i lizali ich po dupach. Słuchaj, szanowni, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć dupy. No nie no, dupa jest... Lizali komunę po dupie, a potem opowiadali, że robią bojkot. Tak, to było bardzo ładne. W całej tej karierze grupy Rezerwat 3 płyty. Tak naprawdę, no to co w internecie wyczytałem. I ta trzecia to 2016 rok, prawda? Tak. Dotykaj było gotowe w 2005 roku i tak jakoś odwlekało, tak się odwlekało. A to nie ta firma płytowa, to nie tamta. A w końcu doszedłem do wniosku, że wydaje już w ogóle, żeby było na koncie. Jak śpiewasz tą piosenkę Zaopiekuj się mną, to sprawia ci to frajdę? Tak powiem, że nie. Pewno, że mi sprawia frajdę, bo już. No bo to największy chyba przebój. Nie, to nie o to chodzi. To nie tak co traktować. Przychodzą ludzie, śpiewam dla nich. Nieważne, że po raz 100 000. To nieważne, no grać dla ludzi. A ty pamiętasz w ogóle, jak ta piosenka się urodziła? Nie, ja nic nie pamiętam. Wiesz, pamiętam, bo ją stworzyłem. Ale to tak leciutko przyszła? Akurat ten kawałek przyszedł bardzo leciutko. Naprawdę. Wstępny tekst, bo potem z Januszem Kondratowiczem to poprawiliśmy, ale pierwszy tekst napisałem właściwie w pół godziny. Wpadało tak. Riff, zaczął się od riffu basowego, a później już poszło. Potem poszły refreny. Potem na drugi dzień zrobiłem w domu harmonię pod solówkę. Już było wiadomo, że ona jest zupełnie inna, w innej tonacji. Potem wracamy do prostej tonacji. To jakaś taka mądra dziewczynka z radia, znaczy akurat ona była głupia dziewczynka z radia, stwierdziła, że to taka prosta piosenka. No to niech sobie napisze taką prostą piosenkę. A z kolei jakiś... Słyszałem różne rzeczy na temat piosenki Zaopiekuj się mną, ale kiedyś jakiś koleś to wykonał, nie będę mówił nazwisk, bo to nie o to chodzi, całkiem niedawno. Artysta ją wykonał mimo sprzeciwów dyrygenta czy szefa muzycznego, który stwierdził, że to jest taka prosta piosenka. Tylko ja nie słyszałem żadnych znaczących kompozycji tego szefa. No. ale bo jak oni się wszyscy potrafią mądrować, ja wszystkim życzę takiej piosenki. Jak szukałem w internecie trochę informacji na twój temat, to doliczyłem się, że przez zespół Rezerwat przewinęło się wiele osób? No. 23. O mój Boże. Byli członkowie zespołu Rezerwat, 23 osoby. Z reguły to byli albo perkusiści, albo gitarzyści,
No bo basówkę ty obstawiasz cały czas. Tak, że... no, właśnie wszyscy się powymieniali. No, tak się stało. Z tego starego składu nie jesteś tylko ty. Tylko ja. Stary skład doszedł kiedyś do wniosku, że mnie wyrzuci z zespołu, ale sąd doszedł do wniosku, że wyrzuci mi też nazwę. Nie, no żartuję. Była tam drobna kłótnia, skończyła się w sądzie, wygrałem. A już nie mam ochoty pracować. No, no wiadomo, jak jest gwaźdź, no to... A poza tym, wiesz co, młodzi muzycy, tak jak patrzę na scenę, dają radę, ja nie muszę się stresować. Oczywiście. Fajnie grają, czasami mój syn z nami gra. Jest bardzo, bardzo mi się fajnie gra. Czyli poza koncertami to co, jesteś realizatorem dźwięku, tak? Producentem muzycznym. Robię różne rzeczy. Dużo. Ostatnio zrobiłem płytę z pieśniami żydowskimi. Mimo, że nie jestem Żydem, ale mój kolega Żyd. Niejaki Simcha Keller przyszedł i poprosił, żebym mu wyprodukował inaczej pieśni sprzed 300 lat. Polecam, Bramy, Simcha Keller. Świetna płyta. Świetna płyta. Facet śpiewa, jest chyba najlepszym polskim kantorem, także w ogóle ma wygar taki, że aż miło. A dał mi wolną rękę i powiedział, rób sobie co chcesz. Zrobiłem z tego rock'n'rolla. No i moja wersja jest taka pieśń, Nigun Bobo. Żydzi to śpiewają na całym świecie. Ja, moja wersja jest chyba najlepsza na świecie. Proszę. Także jest okej. Okay. Nie, no to mieszanie się kultur to jest też fajna sprawa. To wiesz co, ja do tego podchodzę normalnie. No. Obaj z Simchą ostatnio stwierdziliśmy, że ta gruba baba, co przemawiała w Auschwitz do ludzi z numerami, mówię o tej, jak ona się nazywa, ambasador Izraela, trochę przegięła, nie? Tak między nami mówiąc. Dobra. Nie wiem, czy to puścić. Puszczę. W politykę nie wchodzimy. Dobrze, no słuchaj, jesteś tu... Ja nie wchodzę w politykę. Ja twierdzę, że niektórych rzeczy nie wypada robić nikomu. Czego życzyć na koniec? 35 lat następnych. Dobra. Ja przeżył, żebym nie chodził na balkoniku na kółkach. To tego ci życzę, 35 lat i... No i żeby się kręciło, nie? Żeby była frajda. Żeby była frajda. Żeby była frajda z muzyki. Dziękuję bardzo. Ja również. Dziękuję bardzo. Andrzej Adamiak, lider grupy Rezerwat, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.